Cześć! Cześć! Dzisiaj zapraszamy Was na filmik o dwóch książkach, które uważamy w jakimś stopniu za antyfeministyczne, które nas zirytowały. Zirytowała Cię Twoja? Tak, zirytowała mnie moja. Moja również i właśnie się z tym z Wami podzielimy. Tak. A o czym będziemy mówić? A ja będę mówić o ta druga, Teresy Bowman. A ja Wam powiem o książce Naomi Alderman, Siła, która już jakiś czas temu wyszła i ją przeczytałam już jakiś czas temu, ale postanowiłam, że powiem tutaj o niej, bo akurat pasuje do tego tematu. Dobrze. Proszę, tak, zacznij. Dobrze. A więc tak, w tej drugiej główną bohaterką jest 20-kilkuletnia kobieta, która pracuje na szkolnej stołówce, szpitalnej stołówce, wydaje obiady. No i generalnie jest osobą mocno samotną, osobą, która bardzo krytycznie podchodzi do świata, obserwuje na przykład różnice społeczne między ludźmi i ponieważ sama pochodzi, jak możemy się domyślić z lektury, z takiej warstwy niższej społeczeństwa, więc z pewną zazdrością obserwuje swoich kolegów, koleżanki, którzy pochodzą z bogatszych rodzin i ich życie, jak ona postrzega, ułożyło się inaczej niż jej, właśnie głównie dzięki temu, że mieli bogatszych rodziców, którzy w nich bardziej inwestowali, po prostu mieli lepszy start w życiu. No więc tak, bohaterka, tak jak mówię, postrzega innych ludzi w taki mocno krytyczny sposób, jednocześnie wydaje jej się, że sama jest lepsza od innych, zwłaszcza od osób, z którymi pracuje na co dzień, gdyż te inne osoby nie są tak wykształcone jak ona, nie są takimi, nie wiem, erudytkami jak ona. No i nasza bohaterka decyduje się na romans z ordynatorem szpitala, z mężczyzną dużo od niej starszym i również żonatem. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest coś, co mnie tutaj jakby najbardziej denerwowało w tej książce, że mamy młodą kobietę, która jest jakoś niezadowolona ze swojego życia i myślę, że możemy to zrozumieć. Natomiast wydaje mi się, że można swoje życie próbować zmienić naprawdę na tysiąc różnych sposobów, a niekoniecznie poprzez angażowanie się w romans starszym i zajętym już mężczyzną. Mm-hmm. Tak, rozumiem właśnie chęć polepszenia swojego bytu, powiedzmy, tylko że nie w ten sposób. Gdyż potem oczywiście czytamy, jak bohaterka coraz bardziej angażuje się w ten związek, zaczyna fantazjować, że zajmie miejsce jego żony, zaczyna marzyć o przynależeniu do tego świata, który on sobą reprezentuje. No, okej, okay, rozumiem, ale to jak mówię, bardzo mnie ta wizja, tak, polepszania swojego życia poprzez mężczyznę bardzo mnie tutaj trochę irytowała. Taka fabuła jakby oparta na telenowelach. No bo taki telenowelowy wątek, tak? Jakby ktoś z niższej warstwy społecznej zakochuje się w kimś, tak? Z wyższej, taki tak. Początek telenoweli. Chociaż myślę, że tutaj główna bohaterka by się bardzo zirytowała i oburzyła na takie słowa, gdyż ona się postrzega właśnie jako osobę bardzo inną od innych, bardzo taką światłą. Więc myślę, że by jej się to nie spodobało. Oczywiście w tej książce mamy pewien twist, który jest dosyć ciekawy, którego ja osobiście nie przewidziałam. I jeśli chodzi o zakończenie, to też oczywiście Wam go nie zdradzę, ale też myślałam sobie serio. W sensie zakończenie też mi się bardzo nie podobało. Uważam, że jest ono spójne z całą książką. Natomiast zupełnie jakby niezgodny z moim światopoglądem i też myślę, że jest z feminizmem, który myślę, że... No właśnie, dlaczego uważasz, że ta książka jest antyfeministyczna, czy jakby niefeministyczna? Tak, ponieważ uważam, że jednak feminizm zachęca kobiety do dokonywania własnych wyborów, do samorealizacji w taki sposób, nie wiem, zgodny ze sobą, z... jak to powiedzieć, zachowanie własnej godności, bo wydaje mi się, że to, co właśnie robi główna bohaterka, to po prostu chwyta się wszelkich możliwych sposobów, które jednak nie są związane z jej tak jakby własnym działaniem, z tym, co ona może zrobić, jak ona sama może poprawić swoje życie, tylko liczy, że ktoś inny
się nią zaopiekuje, tak, że ktoś inny umożliwi jej to wejście do lepszego świata. I to dla mnie jest właśnie bardzo antyfeministyczne. Tak. Nie chodzi tutaj w ogóle dla mnie o związek, tak, z mężczyzną, tylko no, tutaj to jest tak naprawdę od początku jej romans, motywacja, tak? Jej motywacja i też no, powiedzmy relacja, która wiadomo, że nie może się dobrze powiedzmy skończyć. Tak. I no nie tędy droga, uważam. Tak. No dobrze. Tak, także... Rozczarowanie? Rozczarowanie zdecydowanie duże. Co prawda ta książka się bardzo dobrze czyta. To jest moja pierwsza książka Bowman i rzeczywiście ten styl jest bardzo taki no, przyjemny, tak? Łatwo jest wejść w głowę głównej bohaterki, która tutaj zresztą atakuje właśnie feminizm współczesny i tutaj ona się naśmiewa właśnie z różnych tam powiedzmy konstruktów i z tego, jak kobiecość jest postrzegana. Ona mówi, że ona woli właśnie, że wybiera tak, tą kobiecość, jak, którą wiele innych kobiet odrzuca, no ale właśnie mam wrażenie, że ona ma zupełnie jakieś takie przeinaczone postrzeganie, że właśnie, no, właśnie feminizm chyba chce tego, żeby jednak te kobiety realizowały się na własnych warunkach, a nie dlatego, że się ktoś nimi zaopiekuje. Tak. Tym bardziej, że teraz można. Teraz można, no właśnie, to jest też ta różnica, tak? W porównaniu z sytuacją sprzed lat. Tak. Także... No dobrze. Już nie mam ochoty na więcej Bowman po tej książce. Pity. No szkoda. Szkoda, szkoda. No ale cóż, jest tyle innych książek. No właśnie. Nie ma się co tutaj zamartwiać. Tak. Tylko szkoda czasu. Szkoda, tak. Co krótka jest, co prawda, ale uważam, że i tak szkoda. Dobrze, a Siła Naomi Alderman jest dystopią. Zaczyna się tak we współczesnych nam czasach i nagle okazuje się, że dziewczynki w wieku dorastania rozwijają w sobie jakby taką moc, która pozwala im razić prądem, po prostu wytwarzają elektryczność, nie wiem jak to tak ładnie opisać, no ale wytwarzają elektryczność i mogą razić prądem, więc okazuje się, że siłą dorównują, a nawet przewyższają mężczyzn. No i fabuła tej książki podąża za historiami trzech, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba trzech właśnie takich dziewcząt, i śledzimy je właśnie, jak świat się dowiaduje o tym, jak reaguje na to, co one z tym robią, jakby jakie to też dla nich stwarza możliwości, ale też jakie przeszkody, jakie zagrożenia na ich drodze. I sam pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy i wydaje mi się, że jakby realizacja tego pomysłu mogłaby naprawdę doprowadzić do takich ciekawych wniosków. Mamy tutaj też takiego dziennikarza, mężczyznę, który jeździ po świecie i właśnie próbuje relacjonować, co się dzieje w różnych zakątkach świata, jakie są na przykład sytuacje w krajach Bliskiego Wschodu, gdzie właśnie kobiety mają mniejsze prawa, dużo mniejsze prawa niż mężczyźni. No i on tak jeździ i te wszystkie historie później się schodzą w jedno. Ale dlaczego dla mnie osobiście ta książka nie była feministyczna? Otóż dlatego, że ja tę książkę odebrałam w ten sposób, że mamy całkowite odwrócenie jakby ról kobiet i mężczyzn, ale tylko w odniesieniu do siły fizycznej i władzy, którą się osiąga poprzez właśnie to, że jest się silniejszym fizycznie od drugiej osoby. Bo tutaj mamy odwrócenie tej hierarchii. Cały czas jest to jednak hierarchia i jest to jednak system, który jest oparty na opresji, dlatego że na przykład te kobiety później zaczynają atakować mężczyzn, tak? Zaczynają wykorzystywać tę swoją siłę właśnie w taki sposób, żeby zaszkodzić innym i się zemścić na przykład za to, że wcześniej były same traktowane gorzej. Co dla mnie, no jakby z zasady jest po prostu złe, tak? No bo nie chodzi o to, żebyśmy my później się na kimś mścili za wszystkie krzywdy świata, których doznaliśmy,
tylko po prostu, żeby wypracować jakąś formę dialogu i żeby umieć wykorzystać swoje też różne cechy i umieć współpracować ze sobą i współżyć, tak? No bo wszyscy jesteśmy różni, ale chodzi o to, żeby się dogadywać, taki razem, wspólnie tworzyć lepszy świat, a nie, że po prostu zrobimy całkowite odwrócenie tych warunków. No. Także to jest po prostu zachowanie tego samego zła, tylko postawienie wyżej kobiet, a nie mężczyzn w tej hierarchii siły, tudzież władzy wynikającej z tej siły. Także ja nie polecam. Też było to dla mnie rozczarowanie, irytowała mnie ta książka, też nie byłam zachwycona sposobem narracji. Ten język był jakiś taki toporny i mamy tutaj też nastolatki, z których perspektywy poznajemy te wszystkie wydarzenia, a dla mnie wydawało się to wszystko jakieś takie właśnie ciężkie. Także wiem też, że właśnie jak z tą drugą i Teresą Baumann, ta książka znalazła wielu zwolenników. Także tak. To też nie wiem, może być moja tylko kwestia jakichś preferencji. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, więc jeszcze dodam szybko. No dawaj. To, co jeszcze tutaj mnie irytowało, to, że główna właśnie bohaterka pozwala się traktować jako obiekt seksualny tylko i wyłącznie. Tak, że angażuje się w relację, która tylko się na tym tak naprawdę opiera. No a jesteśmy więcej niż tylko naszymi ciałami. Więc to jest też taka kolejna rzecz, która mnie tutaj uderzyła i po prostu w tych scenach z tym lekarzem sobie myślałam, o rany. Tak, tak. Aż takie przykre to było. Więc tak, jeszcze to chciałam zaznaczyć. No dobrze. To tyle. Tak. Dajcie znać, jak wam się podobały książki, o których dzisiaj mówiłyśmy. Były one dosyć popularne, więc jest szansa, że wielu z was je czytało. Także podzielcie się waszymi opiniami. Tak. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Pa.